Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed moją 600. Trwa w tej chwili jeszcze podmiana, bo zbieram jeszcze wodę. Brakuje mi około 30 litrów do pełnego stanu akwarium. Wodę, którą muszę też podgrzewać. Ale tematem tego filmu dzisiejszego będą krasnoludy. Chwasty, glony, jakby to nie nazwać, które no troszeczkę nie upiększają, że tak powiem. Powiem szczerze, że gdyby rosły tylko na korzeniach, to bym z nimi nie walczył, ale że zaczęły niszczyć roślinki, no to powiedziałem mi wojnę. No i może nie tyle wojnę, co bitwę, bo o wojnie to trudno mówić, jeszcze rzeczy jest naprawdę wygrana, ale bitwę tak, pokonałem je rzeczywiście. Są w odwrocie, już się nie rozwijają, nawet w takich miejscach, gdzie wcześniej były mchy tak zainfekowane, że je wyrwałem, odrodziły się nowe mchy na korzeniach. Powolutku sobie rosną. Roślinki też już są czyste. Ale dzisiaj chciałem powiedzieć właśnie o przyczynach krasnolustów w akwarium. Główną przyczyną są azotany i fosforany, które powstają w wyniku złego prowadzenia akwarium. Między innymi z nadmiernej organiki, która powstaje z nadmiernego karmienia ryb, przerybienia akwarium i złej filtracji. Zacznijmy więc od karmienia. Pokarmem, który może wywołać, spowodować rozrost krasnoludów, jest każdy pokarm. Nie ma to, że to jest jakaś tam mielonka. Mielonka, do której ryby trzeba niestety przyzwyczaić, a później mówić, że ona jest niedobra, czy coś takiego. Nie, każda mielonka jest dobra, tylko trzeba ryby do tego przyzwyczaić, żeby chciał ją jeść. I przede wszystkim nie należy karmić tych ryb zbyt obficie i zbyt często. Tym bardziej, jeśli jest akwarium z rybami dorosłymi, który wystarczy karmić raz, maks dwa razy dziennie. I wtedy nie będziemy mieli krasnoludów innych chwastów, że tak powiem, glonowych w akwarium. Dlatego też właśnie pierwszą rzeczą, którą trzeba ograniczyć, to karmienie. Na to trzeba bardzo zwrócić uwagę. Bo to właśnie brudna woda organika jest przyczyną krasnoludów. To jest pierwsza rzecz. Drugą jest filtracja. Przy dużej obsadzie ryb, przy obfitym karmieniu, to trzeba mieć naprawdę zarąbistą filtrację. Nadfiltrację, nie wiem nawet jak ją określić, żeby sobie poradziły, żeby nie było krasnoludów. Dlatego tam jakieś tam procent zwykłe filtrarki, jakieś małe, kubełkowe czy inne, które nie ma dobrej biologii, nie poradzą sobie. Nie poradzą sobie z filtracją. Ja po dołożeniu tych trzech kubełków na rurowcu zauważyłem od razu olbrzymią zmianę, poprawę filtracji mojej. I to też mi pomogło w walce z krasnoludami. I trzecim też bardzo ważnym czynnikiem jest światło. Nadmiar światła przy tych wszystkich czynnikach, które już powiedziałem, jeszcze dodatkowo nadmiar światła, niedobrany do wzrostu roślin, może spowodować też zakwit, znaczy namnożanie się krasnoludów w akwarium. Dlatego też na to trzeba bardzo uważać, żeby tego światła nie było zbyt dużo, nie było po prostu jego nadmiar. Tak jak przy filtracji, nadmiar filtracji jest bardzo wskazany, tak przy oświetleniu niestety nie. Dlatego właśnie trzeba albo zmniejszyć po prostu, nie wiem, przez ilość tego oświetlenia, to znaczy jakieś mierzeniówki, świetlówki, czy co kto tam ma, albo poprzez sterowniki, które zaciemniają światło, tak jak u mnie tutaj ta lampa reguluje natężenie światła w ciągu dnia od rana, od godziny 6 do 22, co też może pomóc właśnie w walce z krasnoludami. No i przede wszystkim trzeba, jak tylko się pokażą mechanicznie, ręcznie usuwać wszystkie, że tak powiem, zawiązki krasnoludów, bo one się po prostu roznoszą, mając zarodniki, które roznoszą się w wodzie i nawet właśnie nie powinno, jeśli już się pojawia krasnoludy w jednym akwarium, nie powinno się używać tej samej siatki i innych urządzeń, które używamy do pielęgnacji akwarium w innych akwariach, żeby tego sobie właśnie tych zarodników nie przenieść. Można też używać lampy UV. Też jest bardzo wskazane przynajmniej na starcie akwariów nowych, gdzie atakują wszelkie glony i pierwotniaki. No i to tak byłoby pokrótce tyle, co mógłbym, nie chciałem się rozwodzić. To akwarium, tak jak już wcześniej wspominałem, jest przed restartem. W związku z tym mam do Państwa prośbę. Interesują mnie jakieś epifity, które mógłbym posadzić sobie powiedzmy później na korzeniach, bo mam jakiś tam pomysł na to akwarium. Bardzo chętnie je odkupię.
jeśli ktoś ma nadwyżkę. Druga taka moja prośba, tutaj mam bocje, są dosyć duże, mają 4 lata i są dosyć spore, ale za ich przyczyną straciłem wszystkie ślimaki, bo część ślimaków się wypisała ze względu na wiek, a resztę się nie były w stanie się rozmnożyć, bo to wszystko było na automatu zabijane przez bocje. Dlatego też bocje chcę się pozbyć, jak zrobię restart i chcę doprowadzić ślimaki. Ale nie chcę już tutaj popularnych ampularii czy takie. Chciałbym jakieś ładne, duże ślimaki. Nawet nie chcę, żeby się rozmnażały. Ale chciałbym, żeby właśnie były jakieś takie fajne po prostu. No, jeśli ktoś też ma takie ślimaki, albo przynajmniej podpowie, że będę mógł sobie gdzieś takie ślimaki kupić, takie nietypowe, które wytrzymają niskie pH, bo u mnie pH jest niskie. Ostatnio, dzisiaj przypomniano, było 4,95, chyba niecałe 5. No tak średnio się właśnie między tym wymiarem, a powiedzmy 5,5. Staram się to akwarium trzymać, dlatego też chciałbym, żeby te ślimaki, te parametry tego akwarium wytrzymały. No i to byłoby na tyle. Także moja prośba, jeśli ktoś ma jakiś nadmiar tych roślinek, tych hitów, które mógłby sobie posadzić i jeśli ktoś ma ślimaki, albo przynajmniej podpowie jakieś ładne ślimaki, które idzie je kupić, to bardzo chętnie, będę bardzo wdzięczny. I to tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę miłej soboty, miłego weekendu. Do następnego.